Czy słyszałaś o jedzeniu z ujemnymi kaloriami? Są takie teorie, że jedząc lody nasze ciało je ogrzewa i spala przy tym więcej kalorii niż te zawarte w lodach. Tak samo mówi się o zimnym selerze i kostkach lodu. Ile jest w tym prawdy? Selera warto jeść, bo dostarcza do naszego organizmu flawonoidy, błonnik, magnez czy potas. Tak samo warto napić się zimnej wody, w szczególności w upalny dzień i można zjeść lody nawet na diecie. Ale według badań w najlepszym wypadku stracimy przy tym 9-10 kcal. Tak więc nie ma dowodów na to, żeby takie triki działały.